Hej, hej, witam was, ja jestem Divionra, to jest gra Mage & Blade 2 Bannerlord i multiplayer. Dlaczego multiplayer, nie kampania? Otóż, nagrywam sobie teraz multi, gdyż chciałem sobie w niego pograć, ponieważ okoliczności są takie, że odcinek 11 chciałbym zrobić specjalny, na tyle specjalny. Od tego odcinka chciałem wprowadzić właśnie tego typu prowadzenie serii, czyli serie fabularne, krótsze czasowo niestety, no ale wymaga to dużo nakładu czasowego, ponieważ ja pisał będę scenariusz do tego materiału, czyli będzie to odcinek w formie opowiadania, czyli będzie to let's play w formie opowieści, historii bohatera, który nazywa się Divioner. I chciałem taki motyw wprowadzić teraz, gdyż widzę, że troszeczkę więcej osób, się znacznie więcej osób teraz ogląda materiały z tego, z Bannerlorda, niż kiedykolwiek. No wcześniej miałem swój złoty wiek i przeminął. No i teraz takie troszeczkę odbicie mam, także myślę, że to jest dobry moment, żeby taką serię wprowadzić, która gdzieś tam mi z tyłu głowy widniała, taki motyw serii. Weźmiemy sobie w Europie, zagramy Strygia vs. Empire i tak, jest to bardzo, myślę, bardzo fajna opcja, bo jest to moim... Co? Couldn't join server? Why not? Tak, może mi się troszeczkę humor wyostrzyć. Troszeczkę może mi się angielski poprawić akcent, ze względu na to, że sobie już praktycznie prawie, że połówkę wypiłem wina z hibiskusa z rodzynkami. Polecam serdecznie osobom, które coś tam robią z winami. Jest to bardzo... czemu ty nie mogę? Please wait. Jest to bardzo dobre winko. Oczywiście przepisy znajdziecie w internetach. Polecam kanał Skip Your Alcohole. To jest taka mała reklama, towarzysz pewnie nawet nie będzie wiedział, że powiedziałem, ale hibiskus z rodzynkami jest to świetne wino, naprawdę. Same można zrobić niedrogo. Nie, hibiskus 2 kg kosztuje jakieś 40 zł na Allegro. Tak, włączyłem sobie Imperium, a na Multi Imperium to jest granie rekrutami normalnie. To ja bez kitu nie, normalnie nie ponimają wasz język. I tak, bez kitu, zaraz chyba zmienię sobie, no bo tutaj gra się tylko rekrutami w multiplayer, z tego względu, że tu wszystko jest tak drogie, a weź tu zabij coś. Oj, dostał jakieś 22 damage'a, czyli nie jestem jeszcze wcale taki zły. Nie jestem jeszcze takim złym graczem w Mage & Blade. Przegrało się te tysiące godzin, chwoście, suczy synie i psi chwoście. I ogólnie to chciałem taką... No ja pierdzielę. Wybaczcie, jeżeli mi się rzuci miechem czasem, ale... granie... O, właśnie, i tu mnie to właśnie... O, ja uwielbiam grać Menvalien, tą bronią. Uwielbiam tym grać, Improved Armor. Uwielbiam grać tą bronią. To jest taka kurde lanca, taka bokiem dziewnięcie. Ale normalnie w Warbandzie ona nie miała w ogóle jakiejś... jakiegoś w ogóle skuteczności, ale tutaj to zajebiście się tym gra, naprawdę. O, tu jakiś skurczysy mnie próbuje dziabnąć, ale mówię, tutaj teraz skupiam się też troszeczkę na prowadzeniu jakiejś jakiejś rozmowy. Ja tu nie wierzę rozmowy, to też mogę troszeczkę lamić, ale moje oczy skupiają się też również na... Kurwa, nie trafiłem. Ja jeszcze Mikunia zabili, mój najlepszy. Ale ty zginiesz na pewno. Konia mnie jeszcze ubili. To był taki mój atut, naprawdę. No i tak, i tego tutaj sobie gościa porobimy. Wydaje mi się, że... O, to suczy syn wykorzystuje to, że jest szybszy. Kurde, no, ubił mnie jakiś inny typ. Ale tak, tu gram sobie deathmatch. Pisać mi się tak nie podoba tutaj, grając Imperium. A pierdziel, znowu walka tymi rekrutami. Może uszczelę jakiegoś. To prędzej swojego. Aj, dostał bez kitu! Patrzcie, widzieliście to? Widzieliście to? Jestem mistrzem normalnie wrzucania oszczep. Chodź tu bez... O kurde, jestem na hita, padłem. Ej, tak, dzisiaj jest sobota. Już jest 20 godzina. A ja chciałem... O, dostał nawet hita, a ja chciałem w niedzielę zrobić sobie pierwszego takiego próbnego streama z tejże gry. Muszę sobie jeszcze OBS-a odpowiednio
ustawić, bo nie wiem, czy jest odpowiednio. Coś tam próbowałem wcześniej go ustawić tak już asekuracyjnie, ale mógłbym tutaj AMD-kiem swoim nagrywać, w sensie programem dedykowanym od mojej karty graficznej, ale nie umiem tego ustawić za cholerę. A jest to naprawdę bardzo wydajne, bo ja to nagrywam cały czas. Bitwy są po 1000 jednostek na mapie i widzieliście zresztą te duże bitwy. W sumie tutaj jeszcze, w sumie jedna była bitwa, ale też była bitwa w kampanii dość soczysta, w której miałem zaszczyt bycie dowódcą łuczników i zawsze mi przypadał dowództwo bycie łuczników w tych bitwach. Ja nie wiem, co jest grane. Może sobie nie zasłużyłem na dowodzenie piechotą. Łucznicy są może troszeczkę bezpieczniejszą opcją. O kurde. No ale to chyba muszę sobie troszeczkę renomę wyrobić. Ale zabili mi go. Jeszcze musiałem się obronić, żebym do jakiegoś friendly fire nie dostał od ziomka swojego, ale dostał buławą. O kurde, ale mnie kawalerzysta mnie powalił na ziemię. Chodź tu suczy. Kiń ty psie i suczy. Kurde, ale mnie to towarzysz mnie porobił. Tak, wracając może do tego odcinka specjalnego. Chciałem jakoś to wypromować, bo on naprawdę jest zdecydowanie lepszy, mi się wydaje, takie prowadzenie serii jest niż zwykły let's play, bo takie zwykłe let's play to jakby nie patrzę, no to już odchodzę delikatnie do lamusa. To się już widzę po statystykach, na przykład na 10 odcinku już wszystko tak zaczyna. Ole dostał, patrzcie, widzieliście to? Czy jednak jakiś hit jeszcze zadaje tutaj, pomimo tego, że gram rekrutem najzwyklejszym, to bym ja chciał, żeby to był ten Melvion, czyli ta taka kurde, jak to się nazywa po polsku, nie wiem, jak to się nazywa po polsku, to jest nie ani to lanca, ani to włócznia, to jest taka jakby glewieja, o, coś takiego. No i co, no rekrutami przyjdzie, o jeżeli już mamy korsariera, możemy sobie wejść i tą glewieją pograć. Dobra, tutaj tego trzeba beserka rozwalić, to jest niesprawiedliwe, bo tu taki beserk to jest nie problem, żeby sobie go włączyć, wygrając tą strugią, czy tam batnią. On jest kurde, ma topór taki mocny dość. O, dostał już od kogoś innego. I to jest bardzo taniutki, a tutaj no najwyżej to sobie tymi rekrutami pogramy, bez kitów imperium. Tak jak oblężenie jak było, prowadzone przez ten, my się broniliśmy i graliśmy właśnie Imperium, to normalnie gościu, normalnie to było, na murach stały same rekruty i co lepszy gracz, to tam może jakiegoś jednego Melvaliona miał, czy coś takiego. Chodź tu skurczysynu. Widzieliście? Widzieliście? Tak się gości porabia tym Melvalionem. To jest ta glewieja, ta lanca taka zakończona ostrzem na końcu, no jak jakiś... To jest coś pięknego. Takiej broni używali Nilfgaardczycy. Coś jak młot lancerański czy lanceroński. Nie wiem, mogę mylić pojęcia, mogę przekręcać nazwę, ale to mniej więcej coś takiego jest. Z tym, że nie jest to na końcu zaostrzone jako topór, tylko jako taka większa glewieja. Czy no jak glewieja, no. To jak... No, jak ich tu rżnę, to aż normalnie umierają. Umierają w męczarniach. Ręce, nogi poucinane. I tak, właśnie jakbym chciał streama z tej gierki, no to nie kampania, ale bym raczej wolał sobie z wami pograć w multi. Byśmy się jakoś spiknęli na teama jakiegoś. No i to by było fajnie, mi się wydaje. O, proszę bardzo, tak byśmy chcieli wszystkich. O, ale dostał gościu strzał pięknego. Normalnie coraz lepiej mi idzie w tym multi. Chodź tu suczyńcynie. Tak, tylko że tutaj gościu wyczaił sytuację. O, tego trzeba drużnika. Kawaleria słowiańska to powinna być najlepsza w grze. Jak to są wzorowani na Rusi kijowskiej, to już w ogóle Słowianie słynęli z kawalerii wtedy. Zginiesz, ścierwo. O, ta kunia, zabili mnie, całkowicie mnie ubili. No nie może tak być. Tak, mówię, może mi się troszeczkę humor wyostrzył. O, to co tu mi się tutaj tak potrafiło? Może mi się troszeczkę humor wyostrzył. Bardziej niż troszeczkę. Ach, kurwa. Starczy mi, ale mam jeszcze hajs. Starczy mi na tego mojego kawalerzystę, czyli Corsariera. Proszę bardzo, tu będziemy wyżynać tych śmiesznych piechociarzy w pień. Spójrzcie, jak to się... Dostał jeden, już padł, już kwiczy.
kurde, może... Ja mam taki zasięg, że ty wy tu możecie się... O, tylko to właśnie te zgubne drzewa. Zgubne drzewa tutaj są. Dobra, bo ci już skaczą, to chyba zesrał się. A, ale już się kunia zrobiłem. Proszę, ja proszę was, pomogicie. Nie wiem, Ronika, gdy ja w krowie stoję. To jest kaczmarski, bo zdążyliście już pewnie usłyszeć parę. To jest kaczmarski, dwie rozmowy z Kremlem. Tam z Moskwą, z Kremlem chyba. Dobra. Zdrasfucje, etat centralny komitet. O, ale dostałem strzała. No, tu był gratki dla łucznika konnego, który stał w miejscu i nie wykazał się swoją umiejętnością strzelania z siodła. Czyli łucznik konny z niego żaden. Stanął w miejscu i strzelił we mnie po prostu jak jakiś noob, co nie umie strzelać konno. Nie to, żebym ja jakoś się specjalizował w tej dziedzinie, ale tutaj widzę, że tą glewiają w miarę idzie. To... Jestem jak Spartakus praktycznie. Chodź tu, szczurze lądowy. Proszę, ja proszę. Nie ma dla mnie wrogów nawet. Ach, kurna, i teraz mi przyszło walczyć z pięcioma. Ty dostaniesz hita. Ty. Ach, kurde, ale damage zadałem. Teraz jest tylko na dobitkę sam. Teraz są tylko na dobitkę. Ale ta kawalera, to ta mi się podoba. Tu chyba w Imperium, jak coś czuję, że będzie mieć tych glewierzystów. Bo ja sam się sobie taką glewię kupię w tym, na kampanii. W sumie to jest zresztą, jak prowadzę ten odcinek montowany, to sobie pogram godzinę i dołączymy już do Imperium południowego. Będziemy walczyć z tymi, z tym Asarai. Już tam jest, coś tam się działo fajne. Już tam się zaczyna rozkrywka bardziej toczyć lepiej. Kurna, zabili mnie. Ale do tego jeszcze muszę dojść. Do tego muszę dojść fabularnie prowadząc odcinek. Na razie to jestem w trakcie dojścia tam. A, to już jest nasz, okej. Tu biegnie jakiś drużnik. Ach, fuck damage. Chodź tu, podglewieje moją. O, się schyliło Wajza. Ale tu naćgać też się mogę. Nie robi mi to różnicy, czy dostaniesz tak, czy tak. Wszak skiniesz i tak. O, to mnie pobili trochę. Trzeba już jednak. Mają rozmach. Dobra. Dobra, dostał po plecach, aż mu normalnie parki przerwało. Ach, ten też by wyłapał hita, ale mógł się troszeczkę... Ole, tutaj na mnie leci tych szczurów. Dostał jeden. Kurna, konia mi zabili. Ach, kurna, za blisko byli. Ja tak to możemy jeszcze porobić z dwóch. Ale ładnie mi to idzie, naprawdę, ta bitwa. Ale jak chcesz, to możemy ten sparing jakiś zrobić. Dobra, dostał strzała, pięknie. Lepiej mi idzie niż na tych bitwach. Chociaż powiem wam, że dowódcą kiepskim ja chyba nie jestem. Udało mi się wygrać bitwę taką moimi tymi pesantami, że mi prawie nie zginął nikt chyba. A ładnie tutaj od tyłu zaszedłem. O, piękna sprawa, teraz walczymy tutaj. Ach, kurwa, no oni mają te toporki szybsze chyba niż jak się ten rozmach tą glawieją wezmę i najczęściej dostaną drzewcem, ale już jestem tak wyrobiony, że spójrzcie, że tymi swoim kawalerem mogę grać cały czas, więc to jest... To już... Ole, ich tu się typa zebrał. Tego trzeba... Ole, tu się ich zebrało, ja to teraz... Ja proszę was! O kurde, ale ich tu typów się zebrało. Zabiłem kogoś? Zabiłem jeszcze tego, bym się udał. Albo tego chociaż. O, temu się udało, bo... Oj, wygraliśmy. Defeat! Nie może być! Bez kitu, GG. Fuck damn it. Szlak by to trafił. To co? Ile to trwało? Nie wiem, muszę sobie troszeczkę winka dolać. Zobaczmy, ile to trwało. To trwało 14 minut, także z mojej strony to będzie na tyle. Zapraszam na kolejne materiały z Mansion Blade 2 Banner Lord i nie przegapcie tego odcinka i za chwilę chyba sobie zagram jeszcze raz multiplayer, bo muszę troszeczkę sobie umysł odświeżyć przed rozkminianiem dalszej części scenariusza. Trzymajcie się i strzała.